Witajcie, cześć, Pertix, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Oczywiście na oryginalnej mapie. Na samym początku zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry. A ja już oczywiście biegnę do Maseja, ponieważ dzisiaj mam w planach zawałować tutaj to pole, albo częściowo po prostu zawałować te oto tu pole koło domu, właśnie na którym sobie siałem jęczmień. Poza odcinkiem to pole sobie ogarnąłem i teraz mogę już wjeżdżać z wałami, ale ja wiecie i jeżeli oglądaliście odcinki w sumie można powiedzieć z tej serii, no to wiecie, że niedawno było to wałowanie, dlatego ja nie chciałbym aż tak dużo robić tego oto właśnie wałowania, tylko tam trochę i wtedy w sumie taką można powiedzieć ciekawszą rzecz, można tak to ująć, w sumie ciekawszą rzecz, ponieważ pierwszy raz będę jechał sobie tutaj na moją firmę, oczywiście z rzepakiem, ponieważ jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to bardzo serdecznie zapraszam do mnie na poprzedni odcinek właśnie z tej serii, na którym oczywiście kupiłem firmę, czyli olejarnię. Kupiłem olejarnię, tam oczywiście będę zawoził rzepak na razie, bo ani oliwy z oliwek na razie, no nie będę robił, raczej tu w oliwki na tej serii nie będę szedł, a w słonecznik prawdopodobnie za parę sezonów oczywiście tutaj pójdę, ale wracając, no mam rzepak, 10 tysięcy litrów rzepaku. To się tam chyba przekłada, czekajcie, to się przekłada, a wyłączyć, czekajcie, ja to sobie wyłączę jeszcze, bo oczywiście nie mam materiałów. Dobra, olej rzepakowy, dwa jakby rzepaki, czyli pewnie 2 litry rzepaku, oczywiście na jeden jakby litr tego oleju, także czy jakoś tak, mi się wydaje, że to chyba na litr jest, ale też pewności nie mam. Dam radę jakoś tu przejechać? No nie, nie dam rady, muszę cofnąć. No i właśnie o to chodzi, że mam 10 tysięcy litrów tego rzepaku i właśnie dlatego chciałbym to sobie zawieźć na olejarnię, żeby już się tworzyło, bo widziałem, że w listopadzie jest najwyższa jakby cena tego oleju, także dlatego taka decyzja, że sobie już teraz wywiozę, bo mógłbym w sumie wywieźć nawet w grudniu, tylko że w sumie już bym później jakby mógłbym sprzedać, ale po niższej cenie, no to tak trochę mi się wydaje, że trochę by było to średnio. Czekajcie, dobrze jadę, dobra. I oczywiście jadę, no to pole akurat z wałami, te wały są dosyć szerokie, także nie powinno być najmniejszego problemu z tym, żeby oczywiście tutaj to pole jakoś długo wałować, bo naprawdę jak widzicie drugi przejazd robię, a już tyle pola jest zrobione, także naprawdę fajnie. Postanowiłem sobie dzisiaj wziąć Maseja do wałów, bo ten mały John Deere naprawdę w ostatnich odcinkach dużo robił, to mówię, dzisiaj niech odpocznie. A myślałem tak jeszcze, żeby Maseja wziąć właśnie do przyczep, żeby przetransportować rzepak, ale później sobie pomyślałem, że Masej jedzie 39, a ten duży John Deere jedzie chyba 42, jak mi się dobrze wydaje, także no jest oczywiście różnica w tutaj kilometrach, może tam z 3 km, ale zawsze jakaś tam różnica jest, także postanowiłem oczywiście sobie wziąć tamtego John Deere'a do przyczep, a tego po prostu wziąć do wału. Dobra, ja tu wjadę po prostu sobie już w pole, nie będę dalej tutaj na odcinku wałował, bo nie chciałbym przedłużać jakoś bardzo, a wezmę sobie, o, tutaj tak ustanę i idę do dużego John Deere'a, znaczy dużego, no wiecie, ja mówię tak, bo to jest w sumie, a właśnie nie wiem, czy Massey czy John Deere jest największym ciągnikiem. Teraz tak bym, chyba to sprawdzę, czy Massey czy John Deere ma więcej koni, ale mi się wydaje, że chyba w John Deere, chociaż nie jestem pewien, nie wiem, jak będzie się nasypywał rzepak, no to wteddy pojadę, pójdę i zobaczę sobie. Dobra, pyk, ja podłączam i nie wiem, czy
dam radę wycofać, czy... Oj, czekajcie, wiecie co, ja wezmę sobie nie tą, tylko... o, tą sobie odczepię, a tą małą wtedy... Czekajcie, czy jak to zrobić? Bo bym pojechał z dwiema po prostu przyczepami. Albo czekajcie, troszkę tak... No, troszkę nierealnie, ale to tam się nic nie stanie, oczywiście, czekajcie, o. Tak wezmę, o, trochę ten jednak, o. Dobra, jakoś już jest. O, trochę nierealnie zrobię, ale no już musi tak być, bo niepotrzebnie w sumie odczepiałem te przyczepy i w sumie mógłbym wziąć na tą jedną dużą, ale mówię sobie, mam już podczepione te, miałem podczepione te przyczepy, to już mówię, a dobra, sobie wezmę teraz ta, uj, teraz tak pojadę. Bo jak przecież sami przed chwilą widzieliście, odczepiłem, ale czekajcie, teraz rzepak, żeby znaleźć, rzepak, rzepak tu jest. No i mógłbym właśnie jechać z jedną, ale już dobra, już pojadę z dwiema. Jak pierwszy wywóz, to już niech będzie z dwiema, bo na tą tutaj, czekajcie, jak ona się, Rudolfkę, to by weszła, to na pewno by wszedł cały rzepak, ale już. Mówię sobie teraz tak pomyślałem, właśnie jak odczepiłem tamtą Rudolfkę, to już mówię, niech pojadą dwie. To w sumie pierwszy taki jakby więzienie na oczywiście firmę, bo jeszcze jak wiecie, albo i nie wiecie, no to tutaj Farming Simulator 22 żadnej firmy jeszcze nie miałem, dopiero to jest pierwsza firma. No wiadomo, w 19 też nie miałem, ale to tam zbytnio nie było możliwości kupienia firm, także no to tak to wygląda, a w 22 to pierwsza firma, którą oczywiście kupiłem. No ja się cieszę, mam nadzieję, że jakieś tam pieniążki powinny z tego być, także no bym był bardzo zadowolony, jakby to no oddało jakimś fajnym pieniądzem. I wiadomo, na następny rok, jeżeli ktoś ogląda dobrze moje odcinki z tej serii, no to wie, że rzepaku zasiałem troszkę więcej niż się w sumie spodziewałem, jakby niż na samym początku chciałem, ale z drugiej strony dobrze, bo kupiłem właśnie tą olejarnię, no i będę miał więcej rzepaku po prostu do zawiezienia na olejarnię. Teraz trzeba tylko o to dbać. I właśnie tak to wygląda. O, rzepaczek. Rzepaczek pięknie, pięknie wygląda. Dobra, ja tu sobie tutaj już dojeżdżam prawie do olejarni, bo jak widzicie, tutaj już jest moja firma. Dobra, to wezmę tak i teraz tutaj wjadę, tylko żebym zmieścił się tak dobrze. Czekajcie, jest wszystko. Dobra, tu podczepię, znaczy wezmę, podjadę i zacznę wysypywać. Dobra, teraz muszę. O, tu. I pierwsze litry czekajcie, czym będzie się tu wysypywać? Czekajcie. No dobra, nie ma źle już. Niech tym tyłem wysypuje się. No i jak to wysypię, to wezmę sobie. Włączę oczywiście to, żeby już się produkowało. Ten rzepak, dobra. I teraz jeszcze 2000 litrów na tamtej przyczepie. Pyk. O, w sumie też na tył. O, jestem ciekawy. O nie, sypem to. Albo dobra. Sypem nawet szybko idzie, także nie ma problemu. Dobra, jak już jestem, to żeby nie zapomnieć. Czekajcie. Żeby nie zapomnieć, to ja wezmę sobie. Włączę i niech olej rzepakowy się tu oczywiście tworzy. Także no magazyn jest dosyć duży, no bo te 10 tysięcy litrów co przywiozłem, no tak dosyć mało jest, ale zawsze to coś, zawsze jakieś parę tysięcy, około 5 tysięcy litrów będzie tego rzepaku utworzonego, a na następny rok będzie więcej, także nie ma co się martwić. A ja zajadę jeszcze tu oczywiście na gospodarstwo i o Jezu. Ale mi... Co tu się stało? Dobrze, że zauważyłem w tym... W czas, bo bym kurde uderzył, nie wiem, czy on chyba kogoś przepuszczał, czy co, a ja po prostu się z wami zagadałem i... bym go nie zauważył, ale... Dobra.
Najważniejsze, że nic się nie stało. I tak jak mówiłem, wracam na gospodarstwo i sobie się pożegnam na gospodarstwie w dzisiejszym odcinku, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek już jakoś taki za długi był. A w następnym odcinku też będzie dosyć dużo roboty. Oczywiście z tej, jak i z tej serii, tak i z polskiej serii, na pewno w następnych odcinkach będzie dużo roboty, bo i tutaj żniwa soi na tej serii, i tam na tamtej serii też będą żniwa soi. Akurat tak się złożyło, że i tutaj mam jakby jesień, i tam mam jesień, także tak to wygląda. No i dobra, ja tu sobie zajadę, także. Co? Mam nadzieję, że się odcineczek spodobał. Jeżeli się odcineczek spodobał, to zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oczywiście na kanale. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale, jak ja już to poprzednio mówiłem. I co? Do następnego odcinka. Na razie. Cześć!